chciała robić karierę w reklamie. 18-letnia Jagoda jest ofiarą strasznego wypadku. Przez kilka tygodni dzielnie walczyła o życie w szpitalu. Niestety, ze szpitala w Krotoszynie, województwo wielkopolskie, napłynęły tragiczne wiadomości. Nie żyje 18-letnia Jagoda, nastolatka, która pod koniec lutego została poważnie ranna w wypadku w Lutogniewie. Dziewczynę żegna poruszona społeczność szkolna. Jagoda była uczennicą trzeciej klasy technikum reklamy w Krotoszynie. Chciała robić karierę w marketingu, za rok miała przystąpić do egzaminu maturalnego. Ale okrutny los napisał dla niej inny scenariusz. 27 lutego 18-latka jechała razem ze swoim bratem bliźniakiem drogą między Kobylinem a Krotoszynem. W miejscowości Lutogniew doszło do tragicznego wypadku. Nie żyje 18-letnia Jagoda, ofiara wypadku w Lutogniewie. Renault Laguna, którym podróżowało rodzeństwo, na łuku drogi zderzyło się czołowo z BMW. W wypadku rannych zostało 7 osób, 5 trafiło do szpitali. Jagoda była w najcięższym stanie. Z rozległymi obrażeniami wewnętrznymi trafiła do szpitala w Krotoszynie, gdzie natychmiast trafiła na blok operacyjny. Nastolatka przez kilka tygodni walczyła o życie. Niestety, walkę tę właśnie przegrała. Zespół szkół ponadpodstawowych nr 2 w Krotoszynie, którego uczennicą była Jagoda, poinformował właśnie o jej śmierci. Szkoła żegna nastolatkę. Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca, jak śnieg podczas bezwietrznej nocy. Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej uczennicy i koleżanki Jagody Kwiatkowskiej z klasy 3 technikum reklamy. Składając wyrazy serdecznego współczucia, łączymy się w bólu z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi zmarłej, przekazano na stronie internetowej szkoły. Jak poinformowano, pogrzeb 18-latki odbędzie się w sobotę, 20 kwietnia, o godzinie 13 w kościele klasztornym w